Chciałbym bardzo serdecznie powitać pana starostę, pana Marka Chciałowskiego. Serdecznie pana witamy. Chciałbym serdecznie powitać panią przewodniczącą Rady Powiatu Gorzowskiego, jednocześnie prezeską stowarzyszenia pani Ruszyna Drożna. Serdecznie witam naszych jurorów w składzie pięcioosobowym, a są to ksiądz Marcin Chruściel, teraz Matki Boskiej Centrum Prostej Barwinie, Andrzej Ostolski, Zespołu Szkół Poradzimowianych, pan Julian Czaporowski, z Centrum Sportu i Kultury Barwinie, i pani Róża Sieńka, Zespołu Szkół nr 2 w Łaskarzewie, i pan Krzysztof Tobiasz, jako przewodniczący ziemi z ramienia stowarzyszenia. Dzisiejszy i jutrzejszy festiwal będą prowadzić nasze dwie sympatyczne panie. Proszę panie tutaj, panie przedstawić. Pani Paulina Kielak i pani Kinga Ciołkowska. Proszę państwa, chciałbym powiedzieć, że obsługę techniczną tego festiwalu zapewniają niezawodni, jak zawsze, panowie z Centrum Sportu i Kultury, pan Jacek Pasterniak i pan Paweł Czaporowski. Serdecznie panu witamy, dziękujemy za przygotowanie dzisiejszej tutaj oprawy. Witam wszystkich tutaj zgromadzonych, witam młodzież, dzieci, młodzież wraz z opiekunami i dyrektorami szkół. Serdecznie wszystkich witam wykonawców i witam niezależne media. No i teraz już na końcu, to takie wejście smoka, panie burmistrzu. Serdecznie witam burmistrza miasta Garwolina, jednocześnie patrona honorowego pana Tadeusza Mikulskiego. I głos oddaję tutaj naszym... jeszcze głosu nie oddaję. A może tak wy trójkę byście przyszli, tak? Urszula, pan starosta i pan burmistrz tutaj na scenę, a dopiero później dziewczęta wezmą głos. Zapraszam państwa, bo trzeba festiwal rozpocząć, ale którego trzeba zakończyć. Także bardzo proszę, oddaję głos pani prezes, bardzo proszę. Witam państwa serdecznie w imieniu organizatorów, w imieniu własnym. Miło mi, że zechcieliście państwo odpowiedzieć na naszą prośbę, na nasz projekt, którego koordynatorem jest Zbigniew Marciniuk. Pierwszy festiwal piosenki patriotyczno-religijnej. Przez 10 lat poprzednich organizowaliśmy 10 edycji festiwalu piosenki religijnej. W tym roku nastąpiła zmiana. Dodaliśmy do piosenki religijnej treści patriotyczne i zmieniliśmy też termin tego festiwalu. Mam nadzieję, że przez kolejne 10 lat będziemy mogli państwa zapraszać na tą właśnie formę śpiewania i integracji. Życzę wszystkim miłego pobytu w murach Centrum Sportu i Kultury. Życzę przyjemnych wrażeń ze słuchania swoich kolegów i koleżanek. Pierwszy festiwal piosenki patriotyczno-religijnej uważam za otwarty. Pani przewodnicząca, drodzy uczestnicy, szanowni państwo. Tak trudno tu stać, bo stoimy akurat przed chórem, wspaniałym chórem Liceum Ogólnokształcącego z Garwolina, Zespołu Szkół imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. No i troszeczkę ich zasłaniamy. Za chwilę myślę, że będzie wspaniały koncert w ich wykonaniu. Bardzo się cieszę, że stoimy troszeczkę, no i ten tło robi ten chór. Wspaniały chór. Proszę mi wierzyć, że jestem dumny z takiego chóru. Szanowni państwo, pani przewodnicząca przed chwilą mówiła, że przez
ostatnich 10 lat był festiwal piosenki religijnej. Ja życzę, żeby to nie trwał tylko 10 lat, tylko za każdym razem był co najmniej dwukrotnie dłuższy. Czyli ten festiwal ma trwać już 20 lat, a następny będzie 30 i tak dalej, i tak dalej. Życzę Państwu tego z całego serca. Dzisiaj bardzo się cieszę, że przyjechaliście tutaj, tłumnie przyjechaliście do Garwolina. Ponad 600 uczestników w tym festiwalu to jest naprawdę duża, duża grupa. Ta sala może pomieścić około 240 osób, a w sumie przez te dwa dni przejdzie przez tą salę ponad 600 osób. To przerasta najśmielsze oczekiwanie i tutaj gratuluję Pani Przewodniczącej takiego rozpropagowania i tych eliminacji, które spowodowały, że rzeczywiście tyle osób przyjedzie tutaj do Garwolina. Chciałbym jeszcze podziękować Wam. Podziękować za chęć śpiewania, chęć pomnażania swojego talentu. Z tego względu, że wiem, że tam, gdzie słychać śpiew, tam dobrzy ludzie są. Bo źli ludzie nigdy nie śpiewają. Więc tu na tej sali są wspaniałe, dobre osoby. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego. Dużo sukcesów dzisiaj. Poprosimy jeszcze o słowo Pana Burmistrza. Pani Prezes, Pani Przewodnicząca, Pani Starosto, Drodzy Państwo. Myślę, że należą się słowa uznania za organizatorom, za zorganizowanie tego festiwalu, festiwalu patriotyczno-religijnego w dobie, kiedy są niszczone różnego autorytety, podważa się różnego rodzaju wartości, to piosenka patriotyczna, piosenka religijna podnosi takiego ducha wewnętrznego człowieka. I myślę, że to jest rzeczą bardzo cenną, ważną, żeby z tym wszystkim się identyfikować, a poprzez ten festiwal właśnie to zostanie, myślę, dokonane. I ja życzę wielu niezapomnianych wrażeń, optymizmu i, myślę, miłych wspomnień. Życzę wszystkiego najlepszego. Jeszcze raz wszystkim otwieramy pierwszy festiwal piosenki patriotyczno-religijnej. Dziękuję bardzo.